Cześć, witajcie. Mam potrzebne narzędzia i mam potrzebne skrzynki. I będziemy dzisiaj wymiarować sobie karta Kubrick System Pro w wersji pierwszej i Kubrick System Pro 2.0 w wersji drugiej. Troszkę się różnią, nie jakoś strasznie, ale troszkę się różnią z wyglądu jakby. Różnią się zasadniczo funkcjonalnością. Zasadniczo. No wygląd mają podobny, no jest rączka, jest inna trochę, dobra, koła są bardziej jakoś takie wystające i większe i to robi ogromną różnicę, natomiast no tutaj te wszystkie detale u góry, żebrowania boczne, molety są bardzo podobne. No dobra, lecimy. Zaczniemy sobie od starego karta i najpierw sobie go musimy zobaczyć. Ale musimy z tego zobaczyć. Z tego ujęcia, no nie, z tamtego ujęcia. Czy tam na górnym ujęciu coś widać? Coś tam widać. Coś tam będziemy przebijać z tego górnego też. Więc ten kart, moi drodzy, może oba. Więc ten kart, moi drodzy, widać, że jest trochę podobny. Ale widać też tutaj ogromną różnicę już w wielkości koła. Nie? Widać to. No tutaj powiedzmy, że jest podobnie. Dobrze, jeszcze z tyłu. Z tyłu też jest bardzo duża różnica. Ponieważ 2.0 ma podwójny teleskop już. Demontowalny. 1.0 miał teleskop, który miał tam opory po schodach, w dół szczególnie. Tutaj ten problem jest rozwiązany. Transport kartów w wersji 2.0, wszystkich, które tak wyglądają, jest wzorcowy. Nie mam się do czego przyczepić. No nie ma. Ale jeżeli ktoś ma, no to od tego jest sekcja komentarzy i tam sobie rozmawiamy między sobą o tym, co i jak. Moi drodzy, pierwsza rzecz, zapięcia te same, ale jest na zasadzie kliknięcia, nie dociąga nam to uszczelki. Na kartach nie stajemy, karty posiadają uszczelkę, otworzymy sobie oba, posiadają uszczelkę, posiadają po jednej tatce, nie mają przegród, rączki teleskopowe. W starym karcie trzeba było otworzyć sobie, wysunąć, zamknąć, a w nowym karcie mamy przycisk, przyciskamy przycisk i blokujemy rączkę na podwójnym teleskopie. Bardzo wygodna rękojeść i super się to transportuje. A nie będę tłumaczył dlaczego, po prostu są rewelacyjne te nowe teleskopy. Ok, zaczynamy może to wymiarowanie, bo o tym będzie film. Czy skrzynka zmieniła swoją wielkość? Podejrzewam, że nie. 44,5. Czy zmieniła swoją wysokość? 34,4, 35 i 9. Zmieniła swoją wysokość. Pierwsza rzecz. Czy zmieniła głębokość? Od końca zawiasu do samego końca 33 bym powiedział. Tutaj. O, 32,5. Czyli też jest jakiś mikroniuans. Coś jest większe. Bardzo ładnie. No to mi się zaczyna już mocno podobać. Zaczyna mi się to mocno podobać. Stare koła miały rozmiar 17, tam powiedzmy 7. Nowe koła mają rozmiar 220, tu piszę 223, ale tutaj po tej stronie ja widzę tak na oko, tak to mierzę, wszystko zresztą 220, 17, powtarzam, no powiedzmy 18, dobra, a tutaj 222, 4 cm wyższe koło, no to już jest spora różnica, tym bardziej, że koło stare było se z takim, no i to elastomer chyba nazywali. To jest, no niby coś tam jest takie inne. Ale nie, ja bym powiedział, że ono jest z tworzywa. No, nowe koło jest już ładnie gumowane. Czuć to, tą sporą warstwę gumy. Spora warstwa gumy. Dobra, aha, bo jak już mówimy o tym, dobrze. To sobie popatrzymy z tyłu. Z tyłu stary kart koła miał tak ułożone, że w momencie, kiedy przechodziła nam tutaj
jakaś przeszkoda, muszę przynieść przeszkodę jakąś, żeby wam to pokazać. Najlepsza przeszkoda do pro, ten to będzie pro. Przechodziła nam przeszkoda, to nam to zahaczało o spód karta tutaj. I o tyle, o ile do góry po schodach było ok, no to w dół już nie było tak wesoło. Tutaj płynnie nam to przechodzi na rękojeść, która, znaczy no ten teleskop, który ma ślizg, jakby nie jest ślizgiem. Więc nawet bardzo, bardzo wysokie elementy płynnie nam przejeżdża. Coś tam słychać było, że stuka sobie na tych moletach, ale to nie jest problemem, jeżeli wyciągamy po schodach, po dużych nawet jakichś przeszkodach, zestaw narzędzi na tego typu karcie. To tak z doświadczenia powiem. Dobra, szerokość koła 58, ale to jest podobna, 58, ja bym tak powiedział. Oni piszą 58. Ok, różnica jest pomiędzy zewnętrzną szerokością kół. Ja tą różnicę zauważyłem, 44 i coś, a tutaj mamy 49 i coś. Ten coś to tak w cudzysłowie, bo to tak, jak mierzę, tak mierzę. 5 cm różnicy, jeżeli chodzi o szerokość. No i ja to zauważyłem w regałach, no nie, że już mi kart 2.0 nie wsiada tam, gdzie mi wsiadała jedyneczka, nie? Wszystkie skrzynki z jedyneczki. Więc tutaj trzeba to po prostu troszeczkę sobie przewidzieć, że te karty nowe One, Prime i Pro są szersze. W tym przypadku o 5 cm. Bardzo ładne żebrowania. Bardzo ładnie to jest wszystko wykonane. Niesamowicie wygodna, duża stopka, która uważam w zasadzie nie jest bardzo potrzebna. W kilku przypadkach dobrze jest wystartować z tej stopki, jak jest blisko, na przykład stoimy blisko pod ścianą, nie? Gdzieś tam i chcemy wystartować z windy na przykład, jak wychodzimy, to ok, to się sprawdza rewelacyjnie. W normalnych przypadkach ten kart po prostu się sam kładzie na koła, no a wersja pierwsza nam uciekała. Nie? To przy całym zestawie było czuć. Trzeba było mocno szarpnąć, a czasami on z tym zestawem nam odjeżdżał. A tutaj tego problemu nie ma. On po prostu bez drgnięcia kołem jest w stanie się nam na te koła przechylić, postawić po prostu na koła. No nie? Dobra. Zobaczmy, jak wygląda sprawa wewnątrz, bo to są bardzo istotne rzeczy. Producent twierdzi dzisiaj, zresztą to jest niezaprzeczalne, że jest to największa skrzynia systemu Pro. Fajnie by było, gdyby w Pro też była taka duża skrzynia, no nie? Żeby na platformie, jakby ktoś chciał. Czemu nie? No, ale jest to największa skrzynia systemu na dzień dzisiejszy. No i powiem, że jest sobie taka sympatyczna. Dość duża. W środku skrzyneczka ma 37,6 albo 7. O, 37,6. 37,6 albo 7, dobra. Tutaj szerokość niecałe 28, a tutaj szerokość 26. 26. Nie chcę być inaczej. 28. 26. OK. Ale różnica jest zasadnicza w, nie wiem, czy nam to tutaj ładnie u góry GoPro pokaże, czy mu tam będzie problem, ale nie wiem, czy to widać. Ale, moi drodzy, nie mamy tutaj, nie mamy tutaj nadkoli. Pół centymetra wystają, może 4 mm, a tutaj se wystają ze 2,5, 3 ponad centymetry wystaje nam nad kole wewnątrz skrzyni. Oprócz tego ten tył jest mocno zaznaczony, ośka i tak dalej, a tutaj tego nie ma. Czyli mimo tego, że tutaj mamy troszeczkę węższą w tym skrajnym punkcie, nie, bo tu jest jeszcze mocowanie teleskopu, skrzynię niż wersja pierwsza, to finalnie ta będzie bardziej pakowna. Ta będzie jeszcze bardziej pakowna. Będziemy to widzieć, będziemy to zauważać.
Będziemy to zauważać, ale zrobimy sobie jeszcze przekątne. To nam pokaże dużo. Dobra, moi drodzy, muszę to jeszcze z tej kamery dla pewności, żebyśmy mieli 100%, że to widzieliśmy. Nadkola. Co nie? I 100%, że widzieliśmy. No, nadkola albo ich brak, tak minimalnie zaznaczone w wersji 2.0. Wersji 2.0. Dobra. Jeszcze sobie głębokość zmierzymy. 30,5 do rantu. 31,5 do rantu. Ok. Zmieniamy sobie narzędzie i zmierzymy sobie przekątną. Z przodu ta przekątna będzie miała... Aha, tym nie zmierzę, bo tu jest jeszcze podniesienie. Kurczę, szkoda. Dobra. Ale będzie jednakowy pomiar. To niech będzie 47, bym powiedział tak bezpiecznie. I tutaj bym powiedział tak bezpiecznie 40, prawie 8, 7, 8 gdzieś. Czyli większa przekątna jest, dłuższa ta przekątna z przedniej części. Z tyłu natomiast będzie spora różnica już. Nie mówię o tym skosie, tam 47, bo tu jest takie zawężenie jeszcze. 47, a tu już będzie spora różnica, bo tutaj nam ten nadkole tam papra, 45. I widzicie, że te wymiary się różnią, nie? Faktycznie w pewnym miejscu tutaj na plus jest stary kart, nie? Jeden wymiar, ale reszta wymiarów tej skrzyni 2.0 jest na przewagę, jeżeli chodzi o wielkość tej skrzyni, właśnie 2.0. Jeszcze mnie interesuje jedna przekątna, która jest bardzo istotna, czyli najdłuższa. Jakbyśmy chcieli pręta 6 wsadzić, to może by tutaj w los półmetrowy, chociaż mógłby mieć problem. Natomiast w dwójce 52. 2 cm, jeżeli chodzi o całkowitą przekątną. No nie jest to zbyt dużo, natomiast jeżeli mieliśmy problem z narzędziami w pewnym rozmiarze, coś tam trzeba było kombinować, upychać i tak dalej, albo się ledwo co zamkło, albo się nie zamkło, no to tutaj jest szansa, że te narzędzia się nam zmieszczą i ten nowy kart pozwoli transportować nieco więcej, nieco więcej. Nieco więcej. Jeszcze muszę zmierzyć wysokość teleskopu, bo sobie pomyślałem, że to może być temat fajny. Więc wysokość teleskopu w starym karcie, moi drodzy, niecałe 95, a wysokość teleskopu w nowym karcie 103,5. No, czyli se konkretnie, nie? Wyższy zestaw zbudujemy na tym i dalej będę wygodnie mógł transportować ten zestaw. Tutaj rękojeść miała szerokość maksymalną 13,5, a tutaj na dwie rączki mamy 28,5. Mało tego, minimalna wysokość teleskopu to jest o tyle ciekawe, jeżeli mamy autko i ja się na tym sam łapię, że na przykład w kangurku moim mam półkę z tyłu, nie? Teraz stary kangurek się skończył, mam nowy. No i półka, wzdycham, bo mi tam tego brakuje, tam mi się lepiej te skrzynki jakoś układały. Może więcej czasu z nim jeździłem i dlatego. Natomiast w tym nowym pod półeczką mam pewną wysokość i prime mi się nie mieszczą, nie? Teleskopy, czyli pewnie ten też nie. Więc mogę go wyciągnąć i idealnie mi się zamyka półeczka nad tym elementem. I żeby to wyciągnąć, to tu trzeba wcisnąć te przyciski czerwone. Wyciągam i mierzę maksymalna wysokość 55,2, a tutaj nie wyciągnę, 58,8 powiedzmy, nie, 68,8, a tutaj jest 55,2. Dobra, ale jeszcze chcę zmierzyć z włożonym teleskopem, no nie? Czy to będzie ta sama wysokość? Myślę, że 65,5
68,8, czyli też jest niżej, nawet z, no to tu powiem, fajnie konstrukcyjnie jest rozegrane, bo on jest niższy złożony, ale wyższy rozłożony, co nie? Słuchajcie, podsumowując, w tym krótkim filmie te wszystkie wymiary, kart po zewnątrz nieco większy, koła znacznie szerzej, koła znacznie większe, pogumowane grubszą, grubą warstwą gumy, na tyle grubą, że to jeździ bardzo cichutko już, bezszwowa ośka, nie ma stukania, turkotania, nie ma nic takiego, niesamowicie wygodnie i sprawnie się transportuje, przekłada, przeciąga, powiedzmy to, na koła, transport po schodach wszelakich, przeszkodach, krawężnikach, nierównościach, rewelacyjny tym wózkiem. W wersji pierwszej był to pewien problem, to był też węższy wózek, więc on w pewnym momencie mógł się tam być bardzo wywrotny, nie? Na nierównym terenie, no i do góry po schodach jeszcze o tyle, o ile, chociaż na środku był podparty i też się zachowywał tak, wiecie, niepewnie, bo miał jedno miejsce na środku podparcia. No to w dół po schodach zahaczała się ta część teleskopu, która jest na skrzyni, no nie? W karcie 2.0 ten problem jest całkowicie rozwiązany. Wewnątrz mamy więcej miejsca na plus karta 2.0. Jeżeli szukacie rozwiązania małego systemu na fajnym karcie, naprawdę na dobrym karcie, no to to jest światowy poziom już tych systemów takich, powiedzmy, malutkich. No, myślę, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań w takich niewielkich systemach skrzynek narzędziowych. A Pro jest fajnym systemem. Dużo tam ciekawych skrzynek jest, szuflady, kosze i inne tam skrzyneczki, które możemy doskonale sobie zaadoptować w pianki czy w jakieś inne tam wyposażenie i transportować ten swój niewielki sprzęt. Wersja czerwona jako wersja Ultra HD, czyli udaroodporne, mocne skrzynie, bardziej odporne na udary, no i custom, co oznacza molety, do których możemy przykręcać kolejne akcesoria, uchwyty na jakieś kable, dodatkowe skrzynki i tak dalej. W tym filmie to wszystko. Zapraszam do komentowania, zapraszam do pozostałych moich filmów. Jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!